webinarium. Mamy o nowościach w programie Archon 2021. Miały być łączone opis zmian wersji Pro i w interiorze. Natomiast też z kolegą tutaj z działu z architektury kubaturowej stwierdziliśmy, że kurczę, troszeczkę za dużo tego jest, szczególnie w wersji, dla wersji Pro, żeby to gdzieś tam na każdy przykład pokazywać osobno, żeby się zmieścić w 50 minutach. Standardowo czy tam w tej godzinie, teraz to już nawet krócej, bo musimy do 12 siedzieć wyrobić. W związku z tym będzie podzielone na części. Ja teraz pozwolę sobie tak czy siak omówić, tutaj mam wyświetloną listę tak naprawdę o takich najgłówniejszych, można powiedzieć, zmian, które, czy zmian, dodatków, ale rzeczy, które się pojawiły w nowej, w tej wersji 2021. Powiem tak, no nie z punktu widzenia, powiedzmy, gdzieś tam wnętrz, może nie są jakieś te zmiany spektakularne, poza jedną, której akurat tutaj na tej liście nie ma tak naprawdę, czyli zmodyfikowany system renderowania, tak? Czyli ten silnik, który tam był już no taki dosyć, powiedzmy, no, mało ustawień tam było, tak? Został tutaj przez producenta zmodyfikowany, zmodernizowany, z dostawcą tego silnika wprowadzili pewne usprawnienia i faktycznie te efekty są dużo lepsze. Tak jak powiedziałem, ja postaram się dzisiaj w miarę omówić i pokazać mniej więcej dla wersji interior, no i tutaj zwrócić uwagę na te rzeczy dla wersji Pro, nie wiem, następnego dnia, pewnie w przyszłym tygodniu będzie dla wersji Pro, z jakimiś tam też wybranymi najważniejszymi funkcjami z punktu widzenia architekta przestrzennego, kubaturowego, co by tu mogło być. I tak, mamy porównanie, widzimy no tutaj dla wersji do wnętrz, brakuje jakby sporo elementów, natomiast są to faktycznie funkcjonalności typowo pod, jednak pod architekturę taką przestrzenną i takie faktycznie profesjonalne użycie programu. Tutaj też producent chciał jakby jednak rozdzielić tę wersję, że ta wersja interior jest taką wersją powiedzmy podstawową, natomiast Pro faktycznie dla tych użytkowników, którzy potrzebują nieco powiedzmy bardziej zaawansowanego oprogramowania. Idąc tak, poziom szczegółów geometry BIM, czyli nazwany LOG, czyli Level of Geometry, ogólnie pozwala nam zmieniać na widoku takim 2D i na widoku 3D poziom geometrii i szczegółowości poszczególnych modeli, tak? Czyli jeżeli nie chcemy mieć na przykład widocznego jakiegoś tam okna z uchwytami, czy parapetów, czy poszczególnych jakichś tam elementów szczegółowych, można sobie ten poziom geometrii jakby wyświetlania zmieniać. No jest to jakaś tam dosyć fajna funkcja. Kolejka wydruku, poprawa funkcjonalności i wydajności. Głównie chodzi o wydruk wsadowy, tak? Wielu stron, szczególnie do dokumentów PDF. Ten wydruk nie był specjalnie intuicyjny, obsługa tego drukowania wsadowego nie była specjalnie intuicyjna. Teraz ten moduł został troszeczkę poprawiony i mamy większą kontrolę nad tym, jak te strony chcemy drukować. Poprawa funkcjonalności narzędzia do rozwinięć ścian. I tutaj to możemy pokazać, ponieważ jest to w zasadzie, można powiedzieć, bardziej ukłon właśnie głównie pod interiora i też pewnie z naszych jakby tutaj podpowiedzi zostało ono wprowadzone. Okej, widzę, że jeszcze u kogoś nie widać. No to w takim razie to nie wiem, może są jakieś problemy coś z aplikacją, może coś pozmieniali, ale już nie będę miał na to wpływu. Jeżeli u, powiedzmy, większości widać, to jeżeli u jednej osoby nie, to jednak muszą to być jakieś problemy lokalne po
po stronie konkretnych użytkowników. Okej, no właśnie, widać i słychać. No dobrze. Więc ta funkcjonalność, czyli poprawione, postawione, poprawione rzuty widoków ścian. Dawniej, w poprzedniej wersji, jeżeli chcieliśmy zrobić widok ściany, tak naprawdę nie mieliśmy wpływu na ustawienia. Teraz mamy dodatkową opcję ustawienia, gdzie na okienku, które o, tutaj mi się teraz pojawiło, sobie przeciągam, mogę sobie dokładnie ustalić w zasadzie parametry tego rzutu, który chcę wykonać, tego rozwinięcia ściany w taki sposób, tak jak poprzednio dla przekrojów i elewacji, dla pełnej wersji, dla wersji, znaczy jak robiliśmy, chcieliśmy robić przekroje, tak? Czyli mogę zdecydować na przykład o włączeniu ścianki osi, siatki osi, pokazywania kreskowania, sposobu reprezentacji, czy na przykład chcę mieć ten widok wektorowy, na przykład z jakimś tam cieniowaniem płaskim i tak dalej, czyli standardowy, czyli po ustawieniu opcji teraz daję widok ściany, daję widok i robię to rozwinięcie, zatwierdzam prawem i powiedzmy mam standardową opcję z cieniowaniem, która jest widokiem wektorowym, natomiast teraz dodatkowo doszła, że opcja mogę zamienić sobie tutaj bez potrzeby powiedzmy ukrywania ścian, zmieniania widoku 3D, robienia tego widoku na przykład aksonometrycznym z ukrywaniem ścian, bo można było to zrobić za pomocą zrzutu rysunku, natomiast teraz wystarczy wybrać po prostu obraz, na przykład w, powiedzmy w naturalnych kolorach, im OK, wybieramy sobie jeszcze raz wykonaj, rzut ściany, rozwinięcie, zatwierdzam, wybieram rozdzielczość, mogę zapisać ten rzut, jeżeli dam OK, program mi go wygeneruje na podstawie i zrobi mi taki rysunek tutaj wektorowy, tak? A czy nie wektorowy, tylko rastrowy, tak? Czyli z jakimś tam kreskowaniem, jeżeli mamy teksturę, to widok tej tekstury po prostu będzie, żeby ta tekstura będzie po prostu widoczna. Co więcej, jeżeli mielibyśmy, ja tutaj na szybko wstawię sobie z modułu KBB, czyli modułu meblowego, jakieś powiedzmy szafeczki, no, powiedzmy, że na, nie wiem, czy na tą stronę to będzie OK. Zobaczmy, która to jest strona. OK, jest dobrze. I powielimy je na przykład jeszcze raz, tak. I teraz, mając te szafki, mogę zdecydować w widoku ściany w ustawieniach, że na przykład chcę pokazać, stworzyć wymiary szafek z frontami jako zamkniętymi. Wybieram styl formatowania. Nawet może być to obraz, tak? Rastrowy, zwykły. Hej, OK. Wybieram sobie widok ściany. Wskazuję elewację ściany. Tutaj powiedzmy, oczywiście to można zawęzić, ale to już Państwo wiecie. Zawężam, powiedzmy, że ten do tego kawałka od okna. Zatwierdzam prawym. Hej, OK. I program generuje mi rysunek rastrowy z wymiarami wektorowymi, normalnie automatycznymi, dodanymi dla powiedzmy wymiarowania szafek, takimi podstawowymi, tak, czyli podstawowe wysokości i szerokości. Więc zresztą jest to jakaś tam dodatkowa funkcjonalność, której faktycznie nie było i trzeba było kombinować w innym przypadku natomiast teraz można to zrobić bezpośrednio tutaj z widoku ściany, odpowiednio manewrując ustawieniami. Tak jak mówię, no wcześniej trzeba było to widoku wektorowym, tym 3D ustawiać, ukrywać ścianę, robić sobie zrzut i tak nie mieliśmy wymiarowania. Teraz od razu po prostu z widoku ściany jestem w stanie to wygenerować. Z kolejnych takich funkcji, czyli tak, te rzuty wektorowe i przekroje. No tutaj poprawa funkcjonalności i to w zasadzie można powiedzieć, że to te dwie do rozwinięć ścian i te porastrowe, wektorowe rzuty i przekroje można powiedzieć, że są połączone, bo tak naprawdę funkcjonalność, czyli dodatkowe możliwości ustawienia, natomiast tutaj rastrowe i wektorowe zostało to rozdzielone. Tworzenie, widoczność obiektów 2D. Dla wersji Pro chodzi o to, że możemy sobie zmieniać kwestie priorytetów widoczności
niektórych elementów na rysunku tym 2D z góry, czyli który jest widoczny wyżej, który jest niżej, tak? Czyli jeżeli jest tam mamy jakieś poniżej elementy, możemy ustawiać na priorytecie takiego, tak jak mamy tutaj priorytety i one teraz działają, tak? Czyli ze względu na wyższy i niższy priorytet, elementy na rysunku 2D będą niżej i wyżej ustawiane. Tworzenie gotowych ścian z domyślnym płytkowaniem. To jest nowa funkcjonalność, która została dodana, gdzie możemy sobie od razu rysując ścianę, stworzyć ją z gotowym płytkowaniem, tak? Czyli jeżeli teraz, czyli można zrobić styl ściany, który będzie miał już warstwę jakby z płytek i wykładzin podkładowych z jakimś utworzonym naszym wzorem. Ogólnie oczywiście trzeba to przygotować, tak? Czyli jeżeli wybierzemy sobie ścianę, nie działa, aha, nie działa dla ściany jednowarstwowej, bo już tutaj z producentem to ustaliłem. I teraz, jeżeli mam ścianę, wchodzę w jej ustawienia, wchodzę w ustawienia właściwości ściany, to dodatkowa opcja, to płytkowanie mi się tutaj pojawiało, płytki na stronie wewnętrznej i płytki na stronie zewnętrznej. Natomiast napisane jest potrzebna ściana wielowarstwowa, tak? Czyli musimy mieć tą ścianę wielowarstwową, tak? Czyli musimy dodać przynajmniej jakąś jedną warstwę o nawet jakiejś minimalnej grubości. I teraz możemy zdefiniować na przykład płytki na stronie wewnętrznej. Mamy listę rozwijaną. I teraz wybieramy z jakiejś gotowej listy. Teraz co to jest ta lista? Okay, czyli wstawiłem ścianę. O, i mamy jakąś taką dziwną konstrukcję. Skąd ten wzór nam się bierze? Ano stąd, jak tutaj jesteśmy we wnętrzu i mamy ceramikę, albo wejdziemy tutaj we właściwości i wybierzemy ceramika, to możemy tworzyć, to są te właściwości, czyli te tworzenie układów, to było już omawiane, tak? Przy wypadku gdzieś tam systemu płytkowego możemy stworzyć dowolny na przykład jakiś układ płytek, czyli jakieś powiedzmy mniejsze płytki, większe, później jakiś dekor, kolejne płytki i tak dalej, odpowiednio je ustawiać i po stworzeniu takiego regionu, on tutaj jest dostępny, widoczny, jeżeli weźmy ceramika, umieść styl płytek. I to są te style, które tutaj mam, czyli jakiś mój, który mi się pojawił, a dokładnie ten, który tutaj na tej ścianie mi się wziął z jakiegoś szkolenia, no i pozostałe na przykład taki, płytki dołem, płytki z górą. Tak? I teraz mogę po prostu te gotowe style przypisać do ściany, tak? Czyli płotki na stronie na przykład teraz wewnętrznej zlikwidowałem, na stronie zewnętrznej i powiedzmy tą pierwszą opcję, no i automatycznie te płytki mi się wstawiają. Mogę zapisać taką ścianę jako moją, jako własny styl ściany, no i podczas rysowania od razu te elementy mi się wstawiają, tak? Są dołączone automatycznie do ściany. Czyli można rysować od razu ściany z, na przykład z jakimś układem płytkowania gotowym. Szczególnie może być to przydatne, jeżeli projektuje się jakieś jakieś pomieszczenia, nie wiem, na przykład jakiejś użyteczności publicznej, które gdzieś tam w jakimś jednym stylu, jakieś panele na dole są doczepione, tak, i tworzymy na przykład cały korytarz albo jakieś pomieszczenia i powiedzmy ten styl powiedzmy w całym wnętrzu jest obowiązujący, więc można stworzyć sobie taki styl układania płytek i od razu ułożyć ściany z płytkami, tak, czyli że później nie musimy ręcznie jeszcze przeklikiwać ścian i układać tych płytek, tylko od razu można te elementy doczepić, tak, do ściany. Tworzenie zaawansowanych zestawień graficznych. No tutaj myślę, że tu faktycznie już wchodzimy w bardzo szczegółowe zestawienia graficzne i gdzieś tam koledzy z działku baturowego dokładnie się na tym zajmą. Eksport zestawień formatu XLS to już było dostępne, natomiast znowu zostały rozszerzone jakieś dodatkowe szczegóły, konkretne funkcje. Udostępnianie obiektów innym użytkownikom przez sieć lokalną, czyli w przypadku, kiedy
kiedy gdzieś tam pracujemy w grupie przy tych wersjach Pro, które mogą pracować jakby przez sieć, możemy obiekty poszczególnych scen udostępniać innym użytkownikom. Zmiany w oknie zarządzania projektem, czyli ogólnie to okno projektu, głównie chodzi o, znaczy to menadżer projektu, dostane zostały ustawienia, dodatkowe funkcjonalności. To, co chciałem pokazać, natomiast przy wersji interior, narzędzie do modelowania 3D typu push-pull, ono poniekąd, tutaj się śmieję trochę z producentem, ono już było dostępne w wersji 2020, natomiast było bardzo nieintuicyjne i też jego funkcjonalność była mocno ograniczona też do poszczególnych, konkretnych, tylko do brył, z tego, co kojarzę. Natomiast jaka jest idea? Chodzi o to, żeby żeby dać użytkownikom faktycznie narzędzie, które w dosyć interaktywny, taki prosty sposób, żeby mogli sobie modelować jakieś kształty, które są im potrzebne. Czyli jeżeli teraz wejdziemy tutaj, małe zmiany też w interfejsie, na przykład dawniej, jeżeli chciałem wstawić bryłę 3D, to mogłem to zrobić tutaj z elementu wnętrza i utwórz, teraz ten element jest tutaj w zakładce rysowanie, tak naprawdę rysowanie 2D i mamy w trybie, mamy obiekt 3D, tak? I tutaj właśnie ściśnij i rozciągnij bryłę, nowe funkcjonalności i w trybie 3D zaokrąglanie też zostało troszeczkę poprawione tutaj wierzchołków i narożników, zaraz to pokażę. Czyli teraz jak tworzę obiekt 3D na podstawie bloku, wstawię coś takiego, taką kostkę sobie wstawimy metr na metr. I teraz jak to działa? Możemy za pomocą polilinii, w zasadzie bezpośrednio, na przykład najlepiej w trybie aksonometrycznym, rysować sobie jakieś kształty, tak? Czyli rysuję sobie na tej powierzchni, automatycznie rysując polilinią, program mi tutaj wykrywa ten kształt i teraz wybieram wyciągnij, ściśnij bryłę, mogę wybrać ten kształt albo ten, powiedzmy, że ten i teraz przesuwam tutaj na przykład, mogę go pociągnąć w jedną stronę, oczywiście mogę wpisać też ile ja chcę wyciągnąć ten element w tą stronę, jak to z palca, ile centymetrów, albo na przykład, jeżeli chcę na przykład do połowy go wcisnąć, trzymam do połowy, klikam i program mi ten element wyciąga, tak? Czyli rysuję sobie polilinią. Oczywiście można ustawić dla wygody rysowania, klikając tutaj w powierzchnię, wziąć sobie płaszczyznę robocza, ustaw prostopadle, możemy się tak ustawić i teraz polilinią, czy na przykład, no nie wiem, utworzymy sobie jakiś na przykład okrąg, tak, czyli rysujemy na tej powierzchni, wybieram narzędzie i powiedzmy, chcę na przykład na 50 i ten element jest wyciągnięty, tak, czyli w bardzo szybki sposób jakiś umożliwia mi tworzenie, modelowanie pewnych kształtów w dosyć intuicyjny sposób, taki, no, żeby nie powiedzieć SketchUpowy. I w podobny sposób bardzo fajne narzędzie, którego wyciągnięcie na wierzch i trochę uproszczenie przyjąłem z radością, czyli zaokrąglanie, skosowanie tych naszych brył 3D. Na przykład jeżeli chcemy zaokrąglić tutaj krawędzie, wybieram sobie round, zaokrąglić, wybieram promień zaokrąglenia, na przykład 10 cm w krawędzi. Program mi elegancko ją zaokrągla. To samo działa na przykład dla zaokrąglania wierzchołków, co było problematyczne poprzednio, zaokrąglając na przykład tylko brzegi, no to ten wierzchołek zaokrąglony wyglądał nienaturalnie, natomiast teraz jest osobna, specjalna funkcja do zaokrąglania, czyli klikam podaj wartość, czyli jaki promień chcę zaokrąglić, klikam tutaj w pobliżu. No oczywiście wskakuje komunikat, że został element architektoniczny zmodyfikowany, tak, bo ta modyfikacja wykracza już tutaj poza jakby parametryzację tych brył architektonicznych, natomiast widzimy, że obiekt jest zaokrąglony elegancko, z każdej strony ten wierzchołek jest ścięty. Oczywiście materiał, jak chcemy sobie na nim ustawić, to
Możemy wejść w edycję materiału, edytuj materiał powierzchni, wybrać tutaj powiedzmy na przykład kawałek z okienka, które się wyświetla, wybieram sobie materiał, powiedzmy kierunek tego materiału i możemy nadać też taki element, ten materiał na naszą powierzchnię, taki obiekt, później cały można zapisać jako obiekt 3D nieparametryczny. Natomiast tutaj po kliknięciu cały czas, jak widzimy, możemy na przykład modyfikować, tak? Czyli mogę dalej dociągnąć na przykład jakiś element, tak? Po kliknięciu program pokazuje mi się szereg strzałek, gdzie mogę na przykład kliknąć tutaj w tą linię i na przykład jeszcze zrobić takie podcięcie, tak? To jest dosyć fajne, intuicyjne narzędzie, że w sposób taki zarazem parametryczny, ale już bardziej intuicyjny jestem w stanie sobie jakieś elementy modelować, tak? Czyli jeżeli miałbym jakieś kształty dziwne przy projekcie wnętrz stworzyć, jakieś dziwne podcięcia, jest to jak najbardziej możliwe. I poniekąd to narzędzie już było, tylko niestety nieco mniej intuicyjnie działał. Natomiast fajne jest to, że to narzędzie działa też bardzo sprawnie w przypadku ścian, tak? Czyli tutaj powiedzmy, że rysujmy sobie na szybko, to sobie wyrzucimy. No, okej. I ściana jednowarstwową, powiedzmy jeszcze raz. Okej. I dokładnie możemy zrobić to samo ze ścianą, czyli mogę kliknąć płaszczyzna robocza po powierzchni, prostopadle. No i znowu, jeżeli powiedzmy potrzebowałbym jakieś wycięcie nietypowe w ścianie zrobić, pod na przykład pod jakieś nietypowe geometryczne, jakiś kształt w jakimś projekcie takim powiedzmy nowoczesnym, klikam sobie, czyli rysuję sobie polilinię, obrysowuję sobie to wycięcie, wybieram opcję wyciśnij bryłę i przeciągam tak, żeby zrobić na drugą stronę i wycinam. Można to było zrobić wcześniej za pomocą narzędzia wnęka, teraz no o wiele szybciej jesteśmy w stanie tak bardziej powiedzmy na żywo pracując powiedzmy z materią bezpośrednio sobie tutaj modyfikować te elementy. Oczywiście to przebicie jest, uwzględnia się, tak, czyli ono jest na sztywno wstawione. Jeżeli zrobimy ścianę w jakiś tam sposób niższą, tak, zmienimy, to po prostu ona jest automatycznie docinana. Także akurat to jest bardzo fajne faktycznie narzędzie i może się przydać na przykład robienie jakichś projektów szybkich, gdzie dawniej trzeba było kombinować z jakąś wnęką i tak dalej. Z takich jeszcze kwestii, które mogą być też ujęte, gdzieś tam mogę zaznaczyć, przy dokumentacji, jeżeli mamy tutaj tworzenie zestawień, producenci dodali, to są takie bardzo zaawansowane zestawienia, w zasadzie przy wersji interior nigdy ich nie pokazywaliśmy, natomiast chciałbym tutaj je nadmienić, że faktycznie to jest i niewykluczone, że jakieś webinarium albo jakąś osobną akademię dłuższą na ten temat zrobię, bo faktycznie jest to całkiem przyjemne narzędzie, gdzie możemy wybierać sobie jakiego rodzaju elementy architektoniczne powiedzmy chcemy zestawienia zrobić, przykładowo nie będą to okna. I teraz mamy tą pozycję, której nie było, czyli grafika z wymiarami. Oczywiście tu mamy szereg parametrów, które możemy sobie dodawać do zestawienia, na przykład na której kondygnacji jest dane powiedzmy okno, czy na jakiejś warstwie, szerokość, wysokość tego okna i tak dalej, tak? Czyli na przykład szerokość, wysokość, możemy to dać przesuń w górę i ta wysokość, na przykład przesuń w górę i ostatnia grafika z wymiarami. I teraz zapamiętujemy, ile jest zestawienie,
wstaw zestawienie, zostawiam dla okna mam teraz te wszystkie parametry dla okien, jeżeli chciałbym utworzyć zestawienie tych okien. Mam wszystkie te parametry, które sobie wybrałem, łącznie z tą grafiką. Klikam OK i program generuje mi takie zestawienie dla danego projektu, tak? Czyli tak jak mamy nazwę, numer ID, ilość obiektów, akurat mamy dwa takie same okna, dokładnie wymiary, dokładnie jeszcze osobno wysokość, szerokość, nazwa i rysunek, grafika z wymiarami, gdzie dodatkowo jeszcze tutaj możemy sobie te style wymiarowania w ustawieniach definiować, tak? Czyli dosyć szczegółowe zestawienia może program robić. W przypadku architektury kubatorowej, no to oczywiście jest to bardzo przydatne. Postaram się też dla projektantów wnętrz zrobić na temat tych zestawień jakieś bardziej szczegółowe i dokładniejsze omówienie, co gdzie, jak ustawiać. Natomiast no teraz jest to tylko takie zaznaczenie funkcjonalności. Dodatkowo z takich rzeczy, które też są na przykład, nie są w ogóle tutaj na przykład nawet pokazane. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że na przykład zostało poprawione z tego, co tutaj się zobaczyłem sobie, zostało poprawione automatyczne wymiarowanie architektury, tak? Czyli teraz to okienko, które wyskakuje, mamy rysunek poglądowy i więcej kategorii i widzimy tak naprawdę, czego one będą dotyczyły. Punkty końcowe, na przykład chcemy ściany wewnętrzne z otworami, widzimy teraz, jak nam się tutaj to podświetla i jaki będzie efekt działania tego wymiarowania, tak? Czyli teraz dokładnie widzimy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście możemy sobie tą listę przesuwać i tutaj po prostu w kolejności, czyli ściany wewnętrzne na przykład dodajemy z otworami, czyli to jest ten element i teraz możemy na przykład sobie wybrać na przykład punkty jakieś graniczne, tak, czyli całościowe wymiarowanie. Dodaj, klikam OK, zaznaczam wszystkie elementy, czyli już tak jak poprzedniej wersji i gotowe, tak? I dzięki temu dostaję cały zestaw wymiarów ładnie opisanych. Teraz działa, jest to bardziej jakby logiczne i lepiej widoczne, co tak naprawdę umieszczamy, zostało to poprawione. Zaglądam sobie jeszcze na kartkę z tych wnętrz. Do silniku renderującego za chwilę pójdziemy, bo tam jest w sumie najwięcej jakichś zmian, które faktycznie ciekawie wyglądają. A jeszcze tutaj z takich śmiesznych rzeczy, które nawet nie opisują, a które można powiedzieć, to jest to, że w przypadku parametrycznych. No, chyba sobie zlikwidowałem ten podłogę w jakiś sposób, chyba tak. Natomiast w przypadku drzwi parametrycznych, jeżeli je wstawimy, pojawia się taki symbol drzwi i kliknięcie ich jego pokazuje taką krótką animację sposobu działania tych drzwi, w jaki sposób one zostały wstawione. Nie wiem, dlaczego podłogę sobie zlikwidowałem. Jest widoczne normalnie. Na którym etapie tą podłogę musiałem usunąć? O, gdzieś daleko. No, cały czas jemy. Dobra. I działa to dla drzwi parametrycznych, tak? Czyli tutaj dostępnych z tej zakładki. Wnętrze, na przykład drzwi, powiedzmy podwójne, klikam. Jest to też jakaś ciekawa funkcja, jak te drzwi faktycznie się otwierają, więc można też zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście
można włączyć tak jak poprzednio, tą, żeby te drzwi były otwarte. Natomiast tak, co do wizualizacji, bo tutaj no, nie ukrywam, że na przykład mnie też najbardziej interesujące zmiany, bo zawsze to było jakby kwestią, no tutaj ciężko było w poprzedniej wersji Arline'a ogólnie ustawić parametry tej wizualizacji tak, żeby, no, żeby osiągnąć coś plastyczne, dosyć fajne efekty. No tutaj, tak jak w obrazku gdzieś tam na grupie też facebookowej wyrzucaliśmy już, faktycznie poprawiły nam się te parametry, tutaj mocno je zbliżyłem, no trochę pikselowo wyjdzie, ale bo mocno przybliżyłem teraz, natomiast zdecydowanie poprawiła się plastyka, tak, czyli obsługa oświetlenia w silniku została poprawiona, gdzie tutaj od tej lewej strony, jak jest okno, widać, że tu trochę jest jaśniej, padają cienie miękkie, że widać, że faktycznie te meble stoją na ziemi, tak? I teraz, co nam się zmieniło w ustawieniach? Ja może sobie jednak załaduję ten projekt z tą podłogą, bo kurczę. OK, mamy po trzy ustawienia ogólnie dla trybu, dla renderu, dla wizualizacji zewnętrznej, dla eksteriora, czyli dla elewacji i trzy ustawienia dla trybu wewnętrznego. Czyli jak wchodzę wizualizacja i wybieram zewnętrzne renderowanie, otwiera mi się okienko, ono się nie zmieniło, jest znajome, natomiast mamy większość, ilość funkcji. I teraz tutaj, gdzie jest jakość wizualizacji, mamy tak naprawdę do wyboru 6-7 opcji. Tak jak powiedziałem, na zewnątrz szybki render dokładny i pełny, i wnętrze szybki, dokładny, pełny i render próbny, czyli ten taki render czasu rzeczywistego. Teraz jaka jest różnica? Ten dokładny render odpowiada w zasadzie temu poprzednio trybowi wysokiej jakości. Szybki render dalej jest szybki, jakkolwiek zauważam, że nawet dla tych szybkich renderów jakość się poprawiła. Dokładny render pozostał taki jak ten wysokiej jakości w poprzednim ustawieniach, czyli tam high detail render to się chyba nazywało. Natomiast mamy zakładkę teraz pełny render, czy kompletny, jakby też producent nazywa wersję angielską. Teraz po kliknięciu tego pełnego renderu dodatkowo pojawia nam się taka funkcja próbkowanie oświetlenia. Standardowo ona jest ustawiona na 64, jest to wartość, na której możemy się trzymać. Gdzieś tam dla tych poprzednich styli to na przykład to chyba 24, czyli ten poziom niższy jakość renderowania to zdaje się 24. Natomiast 64 chodzi o ilość próbek oświetlenia, głównie żeby uniknąć tworzenia się takich efektów typu, ja tutaj mam przykład, tak, czyli to jest render w sumie ten chyba średni, czy nawet niski, czyli uniknięcia tworzenia się takich kropek, albo na przykład takiej granulowatości gdzieś tam na cieniach, jakichś tam przejściach tonalnych. Natomiast tak, i to jest z tymi ustawieniami chyba 24 albo niżej. I tak jak widzimy, oczywiście rozdzielczość tego akurat renderu nie jest jakaś wysoka, bo to jest chyba nawet trochę mniej niż Full HD, ale nawet tutaj już też widać, że jednak to oświetlenie jest tak czy siak nawet przy mniejszych, słabszych ustawieniach jest o wiele lepiej liczone, gdzie widzimy tutaj detale nawet na tych płytkach, na tych panelach, przy nierównościach, jak to wygląda, jak oświetlenie jest tworzone. Więc mamy za to pełny render, gdzie możemy ustawić sobie jakość 64 dla pełnego renderu, jest taką standardową opcją, można sobie ją zwiększyć, jeżeli by nam gdzieś coś jednak brzydko wychodziło, natomiast musimy mieć na uwadze, że zdecydowanie mocno wydłuży się czas renderingu. Ten obrazek, który tutaj wcześniej prezentowałem, czyli ten, no jest już tutaj gładki, to jest jakoś chropowatość jest powierzchni ustawiona, więc powiedzmy tak się nam też renderuje, zawsze ten szum będzie dokładny, no chcąc dać pełne wygładzanie, to musielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo długo czekać, natomiast no już tu mamy bardzo sporą detaliczność tego obrazu i naturalnie to oświetlenie jest o wiele miękkie. To są takie niuanse, gdzie nawet ciężko mi jest to pokazać, jakby to, jaka to jest różnica
Natomiast w ogólnym odbiorze, odczuciu te nowe ustawienia są o wiele lepsze, głównie ze względu też na to, że zmienił się sposób na sterowanie oświetleniem, na renderowanie oświetlenia zewnętrznego w stosunku do oświetlenia wewnętrznego, sztucznego, o tym też za chwilę powiem, bo to są następne ustawienia. Czyli mamy pierwsza opcja, więcej ustawień jakości. Przy pełnej mamy w zasadzie możliwość jeszcze podkręcenia jakości wizualizacji, a tak jak mówię, od razu bardzo długo zwiększa się czas, wydłuża się czas renderingu, no i może to być nawet już lekko, spokojnie ponad godzinę w tym momencie dla Full HD, czy nawet jakichś tam nieco wyższych rozdzielczości. Standardowo to już było światło na wizualizacji, włącz sztuczne światła, natomiast mamy teraz zakładkę słońce, gdzie są cztery opcje do wyboru, czyli tutaj definiuje nam to, jak jest renderowane oświetlenie zewnętrzne. Dawniej tak naprawdę nie mieliśmy możliwości, to co mówiłem, że w Alpine słońce świeci zawsze, jak chcieliśmy noc, to musieliśmy ustawiać godzinę i oświetlenie nocne i wtedy jakby słońce nam nie świeciło, było pod horyzontem, no i nie mieliśmy wpływu na to, jak ono mocno świeci. Teraz to zostało zmienione, dodatkowo mamy dwa rodzaje dnia, czyli niebo bezchmurne, niebo zachmurzone, tak? Czyli takie słońce nieco większe, to niebo jest trochę przyciemnione, nocna scena i całkowity brak oświetlenia nieba i słońca, czyli niebo jakby, ponieważ niebo teraz jest jakby osobną płaszczyzną, która też świeci, a słońce jest osobnym punktem, który świeci na niebie, tak? Więc możemy też wyłączyć całkowicie, czyli to, czego się wcześniej nie dało zrobić, teraz można. W przypadku wnętrz na przykład nocnych, gdzie nie chcemy żadnego oświetlenia z zewnątrz, żeby nam wpływało i tylko potrzebujemy tylko same lampy, no to jest to idealna opcja. Wcześniej nie dało się tego zrobić. Teraz, jeżeli wybierzemy na przykład dzień zachmurzenie, mamy jeszcze dodatkową wartość intensywność światła słonecznego i możemy definiować od zera powiedzmy tam do 100, powiedzmy tutaj możemy też możemy wybierać, natomiast gdzieś tam dalsze ustawienia, jak już puścimy render, to mamy suwacze, gdzie możemy dokładnie sobie to dostosować. Mamy tą intensywność, czyli albo mniejszy wpływ, zero to też nie jest całkowicie wyłączone, ale mniejszy wpływ tego światła słonecznego, że to światło z zewnątrz, które będzie wpadało, jest jakby nieco bardziej osłabione i bardziej uwypuklają się światła sztuczne, i w drugą stronę możemy dodać więcej tego światła zewnętrznego, żeby ta scena była jaśniejsza, żeby więcej go wpadało, czyli jakby zwiększyć tą świetlistość i czego się nie dało zrobić wcześniej. Tak? Trzeba było stosować jakieś triki, doświetlać, jak ktoś chciał faktycznie mieć jaśniej. No teraz po prostu wystarczy ustawić trochę większą tutaj wartość intensywności światła słonecznego i ten balans zdecydowanie nam się zmienia i no też poprawia się plastyka. Wcześniej to było to jakoś na sztywno ustawione i te rendery wyglądały po prostu bardzo płasko. Pomimo, że w samym silniku renderującym się niewiele, w zasadzie się nic nie zmieniło, to jest zawsze ten sam silnik, no to dzięki tym zmianom mamy możliwość o wiele lepszego jakby ustawienia tutaj balansu tego oświetlenia. Co więcej, doszedł jeszcze bardzo fajny tryb, który akurat, no nie wiem, może architekci na przykład przestrzeni też powitają z radością. Ja szczerze mówiąc się w sumie cieszyłem, że coś takiego wprowadzili. Zrobiłem taki teraz przed webinarem taki super szybki render, gdzie mogę sobie zrobić szybki render, tak zwany model papierowy, to się nazywa. I zmieniamy to też w ustawieniach renderingu, tylko trzeba go najpierw puścić, gdzie program jakby ustala jakieś jedne ustawienia materiału bez bumpa, bez tekstur, możemy sobie ustawić kolor i w jednolitym kolorze tworzy nam tylko takie światło cieniowo te rendery, gdzie możemy sobie zobaczyć to w ten sposób. Takie modele też są popularne, szczególnie do takich poglądowych, jakichś koncepcyjnych, na przykład renderów bryły budynku, można to też użyć, myślę, że we wnętrzach jest to też jakaś tam ciekawa funkcja, której nie było, tak? No nie dało się tego zrobić. Teraz to trzeba zrobić tak, że musimy uruchomić wizualizację i program jak odpali tą wizualizację, uruchomi się moduł renderowania, to tutaj jak przeliczy, oczywiście musi przeliczyć jeszcze oświetlenie,
załadować model, także chwileczkę poczekamy. OK, i teraz możemy tutaj, jak wejdziemy w detale, no mamy coś takiego jak model papierowy. Wcześniej możemy wybrać kolor tego papieru, tak, jaki chcemy mieć. No i tutaj właśnie widzimy, że jak mamy niebo zachmurzone, mamy intensywność oświetlenia i tak naprawdę na suwaczku możemy sobie tym sterować. Ewentualnie jeszcze wybierać dodatkowo tutaj parametry, jeżeli na przykład na podglądzie nam nie wyjdzie, no ale to już to działało do tej pory tak samo. Oczywiście, żeby to puścić od nowa, trzeba kliknąć zatrzymaj i puścić jeszcze raz. OK, no dobra. Także jeżeli chodzi o tą wersję interior, to tych zmian no, nie ma jakoś dużo na pewno. Największa jest no, poprawka tutaj tego silnika renderującego jednak, bo na te wizualizacje są dosyć istotne i myślę, że w sumie takie najciekawsze te funkcje są w tej wersji interior, czyli to, co poprawienia z kolejka wydruku, te rozwinięcia ścian, które były dosyć istotne, gdzie trzeba było kombinować z ustawieniami tego widoku, ukrywać ściany. Teraz można sobie wybrać, czy ma być rastrowe, wektorowe, czy jak robi, rzutuje meble, to od razu wyciąga nam wymiary tych mebli. Ściany z płytkowaniem też w przypadku jakichś większych powtarzalnych projektów, nie wiem, użyteczności na przykład publicznej mogą być przydatne. To narzędzie push-pull o wiele bardziej intuicyjne w stosunku do tego, co było, w zasadzie tam to było prawie w ogóle nieużyteczne, no gdzieś tam było gdzieś tam w opcjach zakopane strasznie i takie nie działało tak, jak powinno, natomiast teraz ono faktycznie jest takie sketchupowe. No i ten najważniejszy poprawiony moduł renderingu. W zasadzie, tak jak mówię, tyle. Na dzisiaj OK. No tutaj jakby w szczegółów myślę, że nie ma już co jakby w szczegółów więcej pokazywać, jeżeli chodzi o tą wersję interior. Tak? Natomiast bodajże cały, nie wiem czy jest, ewentualnie pan Paweł Dąbek, bo w sumie nie pamiętam, czy dalej jest promocja na upgrade do wersji Pro, czy nie. Okej, pan Paweł pisze, bo już ja po prostu już się pogubiłem w tych. Tak, do końca miesiąca. Okej, no. Czyli w zasadzie z dowolnej wersji interior, dowolnie niższej i z dowolnego Pro, no głównie dla interior, można przejść do Pro. Tak, czyli może nawet bardziej to webinarium następne, które poprowadzą koledzy, które gdzieś tam też skupią się, może pokażą konkretnie funkcjonalnie, które z tych narzędzi w wersji Pro będzie dostępne. Być może może być istotne według mnie, na przykład dla niektórych osób, które nieco bardziej zaawansowane projekty robią, połączenie z zewnętrznymi plikami IFC, RFVT, DWG, PDF, czyli tworzenie jakby odnośników zewnętrznych, czyli jeżeli mamy plik, na przykład jakiś podkład PDF albo IFC, który jest jakimś odnośnikiem, na podstawie którego będziemy coś robić, to jeżeli on będzie zmodyfikowany, to program automatycznie to podmienia, tak? Czyli takie XRF-y tak zwane będą działały. Z takich ewentualnie tutaj patrzę szybko. W wersji Pro. Nie wiem, gdzie to jest, rastrowe, widoczność, zestawień, szablony startowe, o, właśnie tej opcji szukałem. Chodzi o to, że możemy tworzyć teraz takie szablony z ustawieniami, na przykład jeżeli chodzi o warstwy, tak, czyli możemy sobie, teraz Archline nie miał takiej możliwości, tworzył domyślne jakieś warstwy sobie zawsze, powiedzmy kolumna 1, 10 i tak dalej, ewentualnie i koniec. Mogliśmy sobie, jak chcieliśmy dla każdego projektu je pozmieniać, to
musieliśmy po prostu zmieniać sobie ręcznie, ponazywać, potworzyć nowe własne. Nie dało się tego zapisać w postaci żadnego takiego szablonu ustawień. Teraz w wersji Pro na przykład można taki szablon zrobić i możemy mieć zgodnie z jakąś tam normą czy klasyfikacją ponazywane te warstwy, albo tak jak na przykład pracujemy, że robimy wnętrza, no to możemy sobie ponazywać pod różne na przykład projekty, różne powiedzmy ustawienia możemy zastosować. No oczywiście najważniejsze są warstwy, natomiast mogą to być od razu ustawienia na przykład w menadżerze projektów, pod jakieś konkretne, już konkretne wysokości, ze ustawienia parametrów ścian i tak dalej, i tak dalej. Więc może być to też pomocne, bo tego nie było faktycznie, a no wbrew pozorom sporo osób się mnie pytało o możliwość tworzenia właśnie takich szablonów, layoutów, jak w CAD-zie, tak, że czytują i po prostu już mają gotowe. Oczywiście można było to w starej wersji obejść, tworząc sobie pusty plik z własnymi nazwami jakby tych elementów, natomiast no było to takie nieeleganckie rozwiązanie. Teraz po prostu będzie to za pomocą szablonów zrobione, zresztą jak dajemy nowy projekt, to teraz możemy dać sobie nowy projekt z szablonu, właśnie jest tutaj funkcja i wybieramy wtedy szablon, który odpowiednio mamy zapisany. I tutaj jest projekt. Gdzieś to się. O, można te szablony po prostu osobno zapisywać. Import, eksport. Szablon projektu, tak? O, możemy właśnie w ten sposób sobie to zapisać i dzięki temu to uruchomić, tak? To będzie działało. Myślę, że to ma z takich jeszcze rzeczy, które w wersji Pro wezmę przy wnętrzach, które mogą mieć znaczenie. Jeszcze ktoś coś pisze, to poczekamy. A co do aplikacji Arcline Live. Wrzuciłem tam filmik, bo zacząłem sobie tą wersję testować, natomiast oni, producent, myślę, że do końca miesiąca będzie wersja taka już finalna, na razie jest wersja beta dostępna i za dwa tygodnie będę robił webinarium o tej nowej wersji Live 2021, bo tam dużo, dużo, dużo więcej zmian w stosunku do wersji 2020, a wiele większe możliwości i funkcjonalności programu. Producent zdecydowanie stawia jednak na ten render w czasie rzeczywisty, na te funkcje programu. Wykupioną aktualizację. Myślę, że dzisiaj albo w poniedziałek będzie dostępna. Już wytłumaczę, dlaczego nie macie Państwo niektórzy, ci, którzy wykupili aktualizację jej dostępnej. Producent w ostatnim momencie złapał się, że były jakieś błędy i chcieli je poprawić. Natomiast ten poniedziałek miałem już wersję poprawioną, natomiast oczywiście par oczu, po prostu włączyłem sobie ją i niestety w module renderowania znalazłem problemy, może nie tyle błędy, ile pomieszane tłumaczenia, a zdając sobie sprawę, że większość pewnie z Państwa, co robicie wnętrza, tym wizualizacjami jesteście mocno zainteresowani, no to tam był miszmasz, po prostu te podstawowe funkcje, które tu pokazywałem, te parametry, były pomieszane, dziwne tłumaczenia, jakieś częściowo angielskie, coś mi się tam pomieszało po prostu, no wprost trzeba powiedzieć. No więc, żeby nie wprowadzać zamieszania, musieliśmy to jeszcze cofnąć, tak, i czekałem teraz na informacje, co z tym zrobią. Dostałem info, że będzie po prostu plik osobny, taka łatka dla wersji polskiej, czyli myślę, że no dzisiaj, jak teraz wrócę pod koniec, powinno być już to dostępne, najpóźniej ewentualnie w poniedziałek. Myślę, że już się z tym uporali. No to
Mówię, siła wyższa, zdarza się, no, błąd ludzki, ktoś coś pomieszał, jak składał tą wersję finalną i to tłumaczenie tych nowych funkcji właśnie, no coś źle się zaimportowało i o ile śmieszne jest to, że w tej wersji wcześniejszej było dobrze, to w tej wersji, która gdzieś tam wyłapali jakieś błędy w narzędziach, no tłumaczenie im się posypało i musieliśmy to wstrzymać. Także tak, także spokojnie. Ale mówię, tak, ja dostałem dzisiaj informację z rana, że po prostu będzie to zrobią to łatką, taką tylko dla wersji polskiej, poprawiającej to tłumaczenie, bo chyba tak będzie najszybciej. Okej. Dziękuję. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie webinarium z jakimiś elementami z wersji pro pod kubaturę, takich elementów, które faktycznie ciekawe, które się pojawiły, które tam koledzy też wybiorą kilka zagadnień, które pokażą. A za dwa tygodnie o wersji live i akurat no tutaj z wersji live to no, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, jak ona działa i jaką tutaj drogą producent sobie obrał, jaką idzie, bo faktycznie no zaczynają te prezentacje z tego live'a wyglądać bardzo fajnie. No i przede wszystkim jest to mega szybkość, ponieważ jest to wszystko w czasie rzeczywistym generowane. Okej, trzeba mieć kartę graficzną dosyć wydajną, ale no ale nie musimy w zasadzie w ogóle czekać, nie? I to są no, działa to w czasie rzeczywistym, stworzenie animacji jakieś, to są tak naprawdę sekundy, minuty. Jeżeli na to, żeby osiągnąć jakiś efekt finalny, a zapis statycznych obrazów, no to co widzimy, po prostu jak dajemy zapisz dowolnej rozdzielczości, to program nam generuje od razu. Więc no, tu jest niesamowita przewaga po prostu. No, nie trzeba czekać godzinę, 40 minut, półtorej godziny, tylko idzie to o wiele szybciej, a ze względu na to, że wprowadzono w live'ie pełną kontrolę nad materiałami, nad ustawieniami parametrów tych materiałów, faktycznie ta jakość tej wizualizacji jest już wysoka, więc to o tym za dwa tygodnie. I ze swojej strony dziękuję. Oczywiście spis tych wszystkich parametrów nowości i tak jest gdzieś dostępny na stronie u nas. Na stronie producenta są szczegółowe, dokładne filmiki. No oni z samych chyba 5 filmów takich po godzinę mieli o wszystkich nowościach, więc jest tego sporo. Normalnie byśmy po prostu nie byli w miarę sprawniej szybko tego wygenerować, tak żeby pokryć od razu wszystko, natomiast będą robione po prostu filmy nie jako nowości, tylko po prostu omówienie jakiejś tam funkcjonalności krok po kroku. Ja też się tutaj pewnie zajmę tymi szczegółowymi jakimiś funkcjonalnościami w jakichś osobnych filmach typu Akademia, Archline albo coś w tym stylu, tak żeby to dokładnie krok po kroku pokazać. Okej, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że choć trochę to Państwu przybliżyło, co tam nowego może być interesującego. No, program cały czas ewoluuje. Może to, że tych funkcji nie przybywa za dużo, wynika tak naprawdę z tego, że no jakby się tak zastanowić poważnie, to program ma już dużo funkcji. Znaczy ma wszystkie te funkcje najważniejsze i te mniej ważne, które mogłyby się przydać. I ciężko jest dodać coś nowego. Tak, bardziej można się skupić nad takim usprawnieniem już działających narzędzi, nad zmodyfikowaniem tego, co już jest, poprawieniem funkcjonalności, no bo w zasadzie no, co tu można dodać jeszcze więcej. Tak? Natomiast oczywiście, jak są jakieś sugestie projektantów, architektów, co by się mogło przydać, szczególnie przy wnętrzach, no to zawsze tutaj służymy pomocą, bo nieskromnie powiedzieć można, że po naszych gdzieś tam kontaktach to wiele z narzędzi różnych ustawień, na przykład w wersji 2020 i starszej, z naszej przyczyny też się tam pojawiło, więc jakby producent jednak słucha tutaj klientów i partnerów i stara się modyfikować i wprowadzać
jakieś zmiany, tak żeby ta praca w programie faktycznie była cały czas na tym poziomie, no, gdzieś tam światowym, tak żeby to nie była jakaś aplikacja przez jakąś małą firmkę robiona, tylko faktycznie, żeby jego możliwości były na równi z tymi aktualnymi rynkowymi trendami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ze mną za 2 tygodnie z Live'a 2021.